Przedstaw się, jak się nazywasz, kim jesteś, co tu robisz? Ja tu tylko sprzątam. Jem cebularzy. Z pudełka do serca. Bardzo ładnie. Ale śmierdzi ten cebularz. Masz. Fuu, naprawdę, jak śmierdzi cebulą. Nie, no co ty? Czy to Mariusz? Siemanko, dzisiaj jesteśmy w podróży do Mielca. Tutaj vlog kolejny z dzień z życia z wybrzeża. Tutaj ze mną Pawcio. Witam, witam wszystkich. Będziemy dla was relacjonować nasz bus. Elo. Po poker face. Poker face. Pokerowa twarz zachowana, tutaj mamy zawodnika godnego polecenia. Tutaj Pawełek, rozumiesz, proszę państwa, konsumujący, jak to się nazywa? Paluszki Junior. A wiecie państwo dlaczego Junior? Bo bez soli, a nasza drużyna tutaj utrzymuje wysoki poziom zdrowotności, prawda? Prawda, jest uśmiechnięty Paweł, kciuk w górę, wszystko się zgadza tutaj. Proszę państwa, Wojtas popija kawę, proszę państwa, bezkofeinową. A dlaczego? Bez cukru, bez kofeiny, bez glutenu. A dlaczego? Bo nasza drużyna trzyma wysoki poziom zdrowotności i z przodu Piotruś, który, proszę państwa, jest bez glutenu. No i proszę państwa, jak mógłbym pominąć naszego czołowego zawodnika, jeśli chodzi o żywność. Kamil Van Damme. 100% soku z pomarańczy, no to świadczy o klasie tego zawodnika, tak? Ogląda warszawskich koksów, no skądś musi czerpać inspirację, proszę państwa. I ostatni nasz tutaj towarzysz, kolega, kamrad Francesco Palty Gumi po włosku, tak. Jego, proszę państwa, dzbanek, jego dzbanek z węglami, tak, 5-litrowy tutaj dzban wozi ze sobą, proszę państwa. Po co komu buteleczka półlitrowa? Franek wozi z nami paliwo, gdyby nam zabrakło. Zawsze można wysiąść i dolać, tak? Jakbyśmy musieli się gdzieś zatrzymać czy coś. Dokładnie, proszę, dobra. To jest płyn do włosów. Tutaj sprzedaję państwu relację prosto z busa od Arciego, także trzymajcie się i stay tuned. Siemanko YouTube, z tej strony zawodnicy Wybrzeża, a dla was mam specjalną zagadkę dotyczącą naszych zawodników, ale zanim przejdziemy do zagadki, tutaj macie kwadracik do subskrypcji, nie zapominajcie o dzwoneczku i jeśli dobijecie 7 łapek w górę, robimy kolejny vlog z wyjazdu, tym razem z wyjazdu do Lubina. Dobra, przejdźmy do zagadki. Słuchajcie, drodzy widzowie, zagadka brzmi: który z naszych zawodników jest jak Kinder niespodzianka? Człowieku, słuchajcie, nie? Proszę państwa, piszcie w komentarzach i za dobrą odpowiedź 2 bilety na następny mecz. Za dobrą odpowiedź przyznaję 2 bilety na kolejny domowy mecz. Zapraszam do zabawy. Siemanko. Siemanko widzowie, zapraszam was dzisiaj na Suchar Challenge. Udział wezmą Krzysztof i Kamil. Zapraszamy. Dlaczego Lord Bluesville nie ma przyjaciół? Bo przyjaciół poznaje się w biedzie. Co? Jak nazywa się kawa z 3 espresso? Strzykawka. Tak? Halo? Pan mnie słyszy? Halo? Chyba się klisza skończyła. Jak terrorysta rąbie drewno? Z zamachem. Przez jakie ryby można skakać? Przez płotki.
Co robi zaatakowany kucharz? Wzywa posiłki. Co robi rycerz, kiedy zapina kurtkę? Męczy się z zamkiem. Wytrzymali, wytrzymali. Powiedzmy. Po co ubezpieczyciel przyszedł do lasu? Po lisa. Można wody, bo sucho. A co pan? Drodzy kibice, dajcie znać, czy wolicie, gdy kameruje stara gwardia, czy może młode pokolenie. Komar przejął stary, nie? Captain Kciuk jest git, Black Panther, nagrodzony trzema Oscarami Black Panther. Przypomnij o zagadce, wiesz? Przypominam o zagadce, drodzy kibice, zero podpowiedzi. Kelion, jako świeży zawodnik naszego klubu, zadam ci tylko jedno pytanie, dobrze? Dobrze. Dziękuję. Tu telewizja Zgniłe Szkło, nietakty sportowe.pl. Witamy Wróbla. Mateusz, powiedz nam. Mamy pytania od internautów. Marta, lat 7. Jak pan to lubi, że jest pan taki silny? Dużo jem. Dobrze. Ramon, masz. Nastawy dobre, na kolana. Tu? Ale, no? Które?